Niepokorny, zadziorny, konsekwentny i niezależny. Taki jest zespół Farbenlehre i taki jest jego lider Wojciech Wojda, który był gościem w tarnowskim Artsquocie. Były rozmowy z wokalistą i podpisywanie płyt. Szczerze mówiąc, takie spotkania przed koncertem zorganizowane w ten sposób jak dzisiaj w Artsquocie rzadko się zdarzają w Polsce. A to źle, dlatego bo my nie mamy nic przeciwko takim spotkaniom, wręcz przeciwnie, uważamy, że to dobra inicjatywa. I brakuje mi takich inicjatyw więcej, bo takie rzeczy powodują uaktywnianie się młodych ludzi. Młodzi ludzie mogą czegoś się na takich spotkaniach dowiedzieć. Ja się mogę też czegoś o nich dowiedzieć, jeżeli oni oczywiście będą rozmowni, będą chcieli wchodzić w dialogi. Więc jak najbardziej jestem za takim spotkaniem, natomiast one się odbywają rzadko. Jeśli ta tematyka była taka bardziej historyczna, związana z przekrojowym okresem naszej działalności, czyli takie sytuacje, porównanie dzisiejszych czasów do starszych czasów i takie różne rysy historyczne, ale myślę, że dla każdego coś miłego się znajdzie z tego spotkania, jeżeli ktoś sobie je obejrzy po raz pierwszy. Spotkanie w tarnowskim Artsquocie poprzedziło koncert zespołu Farbenlehre. My te koncerty traktujemy szczególnie, bowiem wykonujemy docelowo 30 utworów na 30-lecie i przez to te koncerty są dłuższe niż wszystkie inne. Każdy z tych koncertów trwa około 2 godziny, czasami nawet dłużej. To jest już pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, że szczególne uhonorowanie polega na tym, że wróciliśmy do niektórych kawałków po latach. Na przykład O te emigranci to jest utwór, który na koncercie nie był wykonywany z 20 lat. A teraz z racji tego, że politycy postarali się o to, żeby ten temat był znowu aktualny, na nowo aktualny, więc w tym momencie wróciliśmy do grania tego kawałka, bo uważam, że czas tego wymaga. Artysta zaprezentował także książkę biograficzną Bez pokory. To szczera opowieść o polskiej scenie muzycznej i jej kulisach, a także o ciemnych i jasnych stronach grania w zespole rockowym.